jesteśmy wspólnie z panią poseł Iwoną Michałek po to, by z wielkim zadowoleniem poinformować państwa o rozpoczęciu programu, bardzo ważnego programu 500+. Ja nie boję się użyć określenia, że jest to historyczny program dla polskich rodzin. Program, który zapowiedzieliśmy w kampanii wyborczej i dotrzymujemy słowa. Program ma przede wszystkim pomóc polskim rodzinom, w szczególności tym rodzinom wielodzietnym, tym, które zdecydowały się, by mieć więcej dzieci. Również ma być zachętą dla ludzi młodych, by nie bali się biedy, która towarzyszy niestety często w Polsce posiadaniu dzieci. Dane statystyczne są nieubłagane. Bieda, często i dokuczliwa, bieda jest przede wszystkim doświadczeniem rodzin posiadających większą ilość dzieci. Tak być nie może, żeby te rodziny, które biorą na siebie ciężar urodzenia, wychowania, wykształcenia dzieci. Ten program jest programem trudnym, jest programem ciężkim dla budżetu państwa. Nie ukrywamy tego, że zrealizowanie tego programu, jest to przecież program na dziesiątki lat, który ma pomagać polskim rodzinom, jest wielkim obciążeniem dla budżetu. Ale my uważamy, że ten program polskim rodzinom się po prostu należy. Również nie jest tylko kosztem, jest dobrze rozumianą inwestycją w dzieci, w to, co jest najcenniejsze w każdym narodzie, młode pokolenie, którego jeżeli nie będzie prostej zastępowalności pokoleń, to odczujemy wszyscy w jakimś okresie swojego życia załamanie systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to absolutnie oczywiste, że następne pokolenia w systemie solidarnościowym są niezbędne, by zapewnić wsparcie socjalne dla każdego z nas, obyśmy tych czasów starości godnej dożyli. Pieniądze, które ludzie będą otrzymywali od 1 kwietnia, czy jak będą rodziły się dzieci, to wtedy, kiedy zgłoszą się do systemu, te pieniądze trafią na rynek. Trafią przede wszystkim na cele konsumpcyjne, czyli na żywność, na odzież, na obuwie, na książki, na podręczniki, na usługi, które często rodziny odkładają, dlatego że po prostu brakowało pieniędzy. Kilka dni temu Urząd Statystyczny podał informację, która, powiem szczerze, mnie poraziła. W Polsce jest około 700 tysięcy rodzin, które mają zadłużenie do 1000 zł, czyli stosunkowo nieduże, ale nawet tego zadłużenia te rodziny nie są w stanie spłacić, w związku z tym podlegają już restrykcjom komorniczym, są wykazywane w rejestrach osób zadłużonych. Sądzimy, że przy okazji, chociaż to nie jest głównym celem tego programu 500+, również te rodziny wyjdą z tego upokarzającego zadłużenia, odzyskają zdolność kredytową, odzyskają możliwość radzenia sobie. Samorządy są do tego przygotowane, również samorządy otrzymały odpowiednie wsparcie. To nie chodzi o to, by tak jak to bywało onegdaj, rząd realizował swoje programy kosztem samorządów. Samorządy otrzymały odpowiedni udział w tym programie, tak żeby móc przebudować czy uzupełnić swoje ośrodki pomocy, przez które ta pomoc będzie realizowana. Wiele osób obawia się, czy te pieniądze rzeczywiście trafią na zrealizowanie potrzeb dzieci, czy nie zostaną, mówiąc wprost, przepite czy zmarnowane przez rodziny. I zapewne każdy z nas jest w stanie wskazać jakiś przykład rodziny patologicznej, która może w ten sposób te pieniądze chciałaby zmarnować, a te pieniądze nie trafiłyby na dzieci. Więc dlatego system, którym zarządzają samorządy, realizuje te wypłaty po to, by móc na bieżąco, po kilku miesiącach będzie to pewnego rodzaju mechanizmem sprawdzonym, analizować, czy te pieniądze trafiają na potrzeby dzieci, czy dzieci nie chodzą brudne, obszarpane, głodne. Zresztą tu oczekujemy również informacji ze strony pedagogów szkolnych, tych osób, które są do tego przygotowane. I jeżeli by się okazało, że któraś rodzina nie dorosła do tego, by te środki jej przekazywać, to wtedy nie dostaną te rodziny gotówki, tylko będą kupione w naturze, wykupione posiłki, kupione ubrania, buty, podręczniki,
kolonie będą sfinansowane, no inne potrzeby, które dziecko rozwijające się, które są dla niego istotne. Nie sądzimy, żeby takich przykładów było wiele, ale jeżeli by się pojawiły, to również wtedy będzie reakcja ośrodków pomocy, by te środki najlepiej, jak to są dedykowane, trafiły właśnie do dzieci. Minister finansów wystąpił też z apelem, by ludzie, którzy będą za te pieniądze realizowali zakupy, robili to legalnie, nie w szarej strefie, żeby starali się, to powinien być pewien dobry zwyczaj, oczekiwać paragonu w sklepie, tak żeby to napędzało również gospodarkę. Jeżeli tak podejdziemy do tego programu, to nie jest żaden koszt. To jest dobra inwestycja w dzieci i w gospodarkę. Środków na to starczy. To są potężne zobowiązania. W tym roku jest to 17 miliardów złotych. W pełnym roku, bo zaczynamy w tym roku od drugiego kwartału, w pełnym roku będzie to około 22 miliardy. Precyzyjnie będziemy w stanie to oszacować dopiero po kilku miesiącach, kiedy będziemy mieli już realne, faktyczne ilości zgłoszonych wniosków. Na razie opieramy się na pewnych szacunkach, ale nie ma żadnej obawy, by na te środki w budżecie państwa, by na te wydatki w budżecie państwa środków zabrakło. Bardzo dobrze samorząd miasta Torunia podszedł do tego, realizuje. Wiele tysięcy wniosków już zostało w ciągu dwóch pierwszych dni złożone. Mam nadzieję, że również samorząd Grudziądza w tym będzie pomagał. Daję sobie sprawę, że o tym programie jest wiele informacji nieprawdziwych, jest wiele przekłamań. Ci, którzy mogli realizować pomoc dla polskich rodzin przez ostatnie lata, tego nie czynili, a teraz próbują przeszkadzać w realizacji tego programu, mówiąc o tym, że nie zostanie zrealizowany, że zabraknie pieniędzy, wymyślając niestworzone jakieś zarzuty. W kampanii wyborczej zawsze mówiliśmy o tym, że to jest wsparcie na drugie i kolejne dzieci. Jeżeli ktoś nie był w stanie tego usłyszeć, to trudno, to jest jego problem, nie nasz. Ale rozumiemy, że część polskich rodzin jest nawet z jednym dzieckiem w dużych tarapatach finansowych. Więc tam, gdzie będą dochody niskie w rodzinie, gdzie jest to rodzina osób niepracujących, czy studentów, uczniów, przecież takie przypadki również się zdarzają, to również i to pierwsze dziecko uzyska wsparcie, tak by jego edukacja, jego wychowanie nie odbiegały od tego, co chcemy młodym Polakom, Polkom i Polakom zaoferować. Po takiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica, ten rząd właśnie dotrzymał słowa i chciałem powiedzieć, Państwo tu macie na ulotkach, że 93 dni po zaprzysiężeniu rządu już prezydent Andrzej Duda podpisał tą ustawę. Więc naprawdę jest to, zresztą Państwo wiecie doskonale, że proces legislacyjny czasami trwa bardzo długo. Poszło to bardzo sprawnie, bardzo szybko. Mało tego, jednostki samorządu terytorialnego, burmistrzowie, prezydenci mówią, że ich pracownicy zostali dobrze przygotowani do wdrożenia tego programu. Wszyscy przeszli szkolenia. Każda rodzina, która zgłosi się, chce złożyć wniosek, dostanie pomoc w sensie, w znaczeniu takim, że wszyscy mu pomogą, jak wypełnić wniosek. Można wypełniać elektronicznie, można też w papierze. Dowolność jest różna. Wiemy już, że pan poseł mówi, że bardzo dużo osób już w piątek, bo pierwszy to był piątek, prawda? Już tyle osób zgłosiło się z wnioskami, połowa tych wniosków to wersji elektronicznej wpłynęła do jednostek samorządu terytorialnego, więc po prostu bardzo dobrze, że przechodzimy na tą formę wnioskowania. Jak pewnie wiecie, w zachodnich krajach Europy takie programy, podobne programy funkcjonują od wielu lat i dają naprawdę duże efekty. Nasze polskie rodziny, wyjeżdżając często na wyspy, czyli do Wielkiej Brytanii, Irlandii, tam korzystają z takiego programu właśnie. Mamy nadzieję, że wdrożenie tego programu w Polsce zatrzyma tą falę wyjazdów, i ponieważ tutaj te rodziny będą mogły podobne wsparcie otrzymać.
A to, o to nam właśnie chodzi. Chodzi nam o to, żeby budować zasobne polskie, mądre społeczeństwo. Mam nadzieję, że właśnie tak to będzie. Jak jest w Grudziądzu? Nie odbiega od tego, co wiemy o całej Polsce. Również tu ta akcja, z tego co wiemy, przebiega sprawnie. I oczywiście no, cieszymy się też z tego, że wreszcie mówimy o tak optymistycznej sprawie po wielu spotkaniach, kiedy mówiliśmy o kłopotach, problemach, w jakie Grudziądz został wpędzony rządami Platformy Obywatelskiej. Dobrze, że dzisiaj mówimy o czym innym. I chciałbym jeszcze raz podkreślić to, o czym mówił pan poseł. To jest naprawdę ogromna, wielka inwestycja i to zarówno długofalowa w polską dzietność, w polską demografię, która jest, przedstawia się niestety fatalnie i najwyższy czas, żeby zacząć o tym myśleć, ale również jest to ogromna inwestycja w polską gospodarkę. Proszę Państwa, nie chciałbym tutaj gdybać, ale byłbym się niemal w stanie założyć, że jeżeli nie w pierwszym roku, to w kolejnym roku działania tego programu 500+, wszyscy odczujemy, jak dzięki temu poprawiła się sytuacja polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że za półtora roku wszyscy będziemy mówili o tym, że polski wzrost gospodarczy jest o kilka punktów wyższy właśnie dzięki wpompowaniu w gospodarkę ponad 20 miliardów rocznie konsumpcyjnego pieniądza, bo to jest istotne. To jest pieniądz, który nie zostanie zakumulowany, on trafi do gospodarki i będzie kołem zamachowym tego, co się w polskiej gospodarce dzieje, a już dzieje się teraz nie najgorzej. Zadłużenia też społeczeństwa polskiego, zadłużenia polskich rodzin, które mają dzisiaj dzieci, a które uzyskają tą konkretną pomoc. Oczywiście w tym systemie zadłużeniowym mamy też do czynienia już z systemem windykacji, czyli polskie rodziny, a też i grudziąckie rodziny, gdzie, jak wiemy doskonale, najniższa krajowa pensja jest w zasadzie pewnym standardem, który określa to miasto, no niestety stworzył cały system zobowiązań nałożonych na grudziąckie rodziny, które ratowały się kredytami w lichwie. To 500+ będzie elementarnym kołem ratunkowym dla wyjścia z tej opresji zadłużeniowej. Z jednej strony realność tego programu, a mówił o tym były premier Tusk, pokazując, gdzie mu kaktus urośnie, jeżeli się uda zrealizować zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, a kiedy ten program rusza, nagle się okazuje, że wszystkie dzieci powinny być w Polsce objęte, czyli nie ma pieniędzy na 17 miliardów w tym roku, czy 22 w pełnym roku, a będzie 39 miliardów na wszystkie dzieci w Polsce. No, trzeba mieć naprawdę złą wolę, by w ten sposób sprawę traktować. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś złożył wniosek w piątek, 1 kwietnia, to właściwie na 100% pieniądze będzie miał wypłacone w kwietniu. Rozumiemy się, tak? Czyli nie będzie trzeba czekać te 3 miesiące, czyli do czerwca, aż te pieniądze będą spływały. Po prostu będą one wypłacane sukcesywnie, jak wpływają wnioski. Złożą czy w kwietniu, czy w maju, czy w czerwcu, będą mieli wyrównanie od 1 kwietnia. To jest oczywiste. Natomiast od lipca, no to wtedy, kiedy złożą, od tego dnia będzie naliczanie płatności w kolejnych miesiącach od urodzenia dziecka do ukończenia 18 roku życia. To jest, proszę Państwa, prawie 2 miliardy złotych co miesiąc włożone w polską gospodarkę. Takiego masywnego, wielkiego programu w Polsce nie było. Nie mamy żadnych informacji w tej chwili, żeby coś szwankowało. Ponoć przez parę minut w piątek coś tam się próbowało blokować, ale to no, po to są informatycy, po to są... Proszę Państwa, my do obsługi programów masywnych musimy być przygotowani. Przecież te instytucje, które przez lata pompowaliśmy niesamowite pieniądze w systemy informatyczne, w obsługę, to wszystko musi działać. To też trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie jest tak, że... z obowiązku, podobnie jak opieka nad ludźmi starszymi.
jest obowiązkiem młodego pokolenia. Zapewne jest wiele sytuacji sprawiających, że z tego programu rodziny nie skorzystają, bo jest duży rozrzut wiekowy między dziećmi. A co mają powiedzieć ci, którzy już swoje dzieci wychowali, wykształcili, ponieśli ciężkie... Ja mam piątkę dzieci i nie skorzystam z tego programu, więc pewnie takich ludzi jest wiele. Szacuje się, to są dane, które niedawno Rzeczpospolita przytaczała, że wychowanie dziecka i wykształcenie dziecka w Polsce kosztuje od 200 do 300 tysięcy złotych. Więc każdy, kto z nas poniósł ciężar wychowania swoich dzieci, może z jednej strony chodzić dumny, ale z drugiej strony też wie, dlaczego nie ma pieniędzy. Pani premier, mówią wyraźnie, będzie program monitorowany, będzie ewaluowany. I dopiero wtedy, jak zobaczymy, jakie są wydatki, jakie są potrzeby, co poszło źle lub dobrze, będziemy o tym mówić. Na razie w tej chwili... Położeniem rzeczywiście jest takie, żeby te pieniądze wartościowo nie traciły. Czyli ta pomoc ma być utrzymywana na mniej więcej podobnym poziomie. Ja nie spodziewam się zresztą w najbliższych latach inflacji w Polsce, więc wartość tych pieniędzy nie będzie mniejsza.